Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Rozpoczynamy nowy tydzień z bieżącą analizą techniczną. Tradycyjnie na początek waluty, pierwszy indeks dolarowy. Spogląda na niego ostatnio coraz częściej, ponieważ z jednej strony mieliśmy odbicie od 103,40, a z drugiej strony, znaczy konsekwencją tego jest oczywiście, są wzrosty, które są tutaj opisane niebieską linią trendu wzrostowego, czyli poprowadzono po dołkach. No i to, co na co warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, to jest bliskość poziomu 105,50. Jest to potencjalnie najbliższy możliwy opór, strefa, która nie tylko widoczna jest na wykresie dziennym, ale też i na tygodniowym, a warto tutaj podkreślić, że niech mi będzie wolno to zweryfikować, w sumie pełnych 7 tygodni nie mieliśmy koloru świecy czarnego, więc korekta tej sekwencji myślę, że wcześniej czy później się pojawi. No i pytanie, które mi chodzi po głowie, czy przypadkiem za chwilę nie będziemy świadkiem próby przełamania tej wzrostowej linii, no, patrząc tutaj z perspektywy tygodniówki krótkoterminowej, a to wszystko właśnie w okolicach 105 może się rozpocząć. Miałoby to oczywiście konsekwencje dla wszystkich innych instrumentów, gdzie dolar jest, czy to jako pierwszy, czy jako drugi, czy jako waluta bazowa, czy też kwotowana. Patrząc z perspektywy euro-dolara, no to ten pozytywny sentyment według mnie miałby rację bytu dopiero w momencie, kiedy notowania wyjdą powyżej 1,0770. Wtedy te wszystkie poziomy wyższe, o których już mówiliśmy, 1,0850 między innymi, potem 1,0950 nabiorą większej wartości. Na razie ten sentyment tutaj ewidentnie jest negatywny. Jedyne, co zwraca moją uwagę, to są niskie wartości wskaźnika RSI na wykresie dziennym. No ale szkoda, że to nie udało się powiązać z testem wsparcia 1,0660. To oczywiście może jeszcze nastąpić, bo 1,0660 w przeszłości to było właśnie takie miejsce, gdzie popyt się uaktywniał z trochę większą siłą. Także sekwencja spadkowa ma jeszcze rację bytu na tym instrumencie, a odważnie na północ myślę, że będzie można spojrzeć dopiero po wyjściu powyżej 1,0770. Zobaczymy, jak ten tydzień się rozpocznie w tym ujęciu. Funt brytyjski no, wygląda niemalże dokładnie tak samo pod względem struktury wykresowej. Nawet te same narzędzia tutaj możemy zastosować, czyli wskaźnik RSI, który jest wyprzedany albo blisko wyprzedania, tak, no bo on tam lekko zatrzymał się nad linią 30 punktów. 1,2480 jako lokalne wsparcie do testowania. No i tak długo jak niższe szczyty są i dołki, to trudno tutaj szukać jakichś pozytywnych sygnałów dla tego instrumentu. Pary z PLN-em, ponieważ w zeszłym tygodniu sporo się zadziało, więc no warto, żebyśmy spojrzeli, jak to się przekłada w dalszą i w kolejnych dniach. W przypadku funta do PLN-a przełamanie 5,25, 5,34, 5,33 też zostało z tyłu, więc 5,43 to jest najbliższe ograniczenie dla tego instrumentu. I patrząc na dynamikę wzrostów, to chyba nie powinno dziwić, że raczej wcześniej niż później ten poziom będzie testowany. Ja zakładam, że ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej przyniesie też jakieś otrzeźwienie, jakaś korekta się pojawi, na przykład cofnięcie do poziomu 5,33, czyli taki ruch gdzieś wchodziłby tutaj w rachubę. No ale dopóki nie poznamy stosownej reakcji inwestorów na 5,43, no to nie ma co teoretyzować, no bo cena jest pomiędzy dwoma niebieskimi obszarami, więc tutaj to jest tak naprawdę pewien obszar niepewności. To, co zwraca uwagę na wykresie dziennym, to są oczywiście wysokie wartości wskaźnika relatywnej siły. To potencjalnie wskazuje, że rynek jest przegrzany, jeżeli chodzi o sekwencję białych świec i za chwilę dokładnie taki sam układ może się pojawić na tygodniówce. Na tygodniówce zamiast 5,43 ja bym przesunął się w stronę 5,48. Więc to jest też obszar, który warto tutaj brać pod uwagę, aczkolwiek 5,43 na wykresie tygodniowym też ma swoje uzasadnienie. CHF do PLN-a, czyli para związana głównie z tymi, obserwowana głównie przez tych, którzy
w Polsce posiadają kredyty frankowe. 4,77 przełamane i to w tej chwili staje się najbliższym wsparciem. Ograniczenie od góry jest prawie 10 groszy wyżej, czyli 4,48. Cena jeszcze tam nie dotarła, więc jesteśmy pomiędzy kluczowymi przestrzeniami dla tego instrumentu. Ja przypomnę w takim dużo szerszym horyzoncie czasu, że ten instrument utrzymał geometryczną równość, czyli zatrzymanie na 4,50 daje szansę, bo uzasadnia te wzrosty i nawet trzeba będzie spojrzeć trochę być może wyżej, ale o tym będzie można powiedzieć więcej, kiedy cena wyjdzie powyżej 4,86. Tutaj przełamanie linii trendu było już wcześniej realizowane i mieliśmy kanał wzrostowy i tam były dwie ceny, 4,60, 4,67, ale to jest na razie gdzieś tam niżej, na razie 4,77 wziąłbym pod uwagę jako taką przestrzeń, która jest najbliższa, jeżeli chodzi o element korekcyjny dla tych wzrostów. EuroPLN. Po okresie bardzo długiego marazmu, ja usunę sobie już te moje groszowe oznaczenia, aczkolwiek one mogą się przydać, bo zwracam uwagę, że bez względu na kierunek trendu te korekty mogą się mieścić nadal w przestrzeni 6-9 groszy. Więc jeżeli odliczymy 9 groszy, czyli maksymalną wartość, no to wyjdzie nam coś w okolicach 4,53. 4,55 ja mam linię poziomą, która pasuje z perspektywy historycznych dołków, no i też dołki w okolicach 4,50. Ale to, co jest tutaj ciekawe, czego nie było na dwóch poprzednich parach z PLN-em, to to, że 4,63 jest bardzo ciekawym kandydatem na to, żeby jednak tutaj lokalny szczyt się pojawił, nie tylko na wykresie dziennym, ale też i na tygodniowym. Więc przełamanie tego obszaru, no na pewno zmieni bieg albo przyspieszy bieg umocnienia wspólnej waluty europejskiej, ale ja zakładam, że ten wystrzał no, wymaga bo jakiejś tutaj korekty, więc daję sobie tą przestrzeń i czas na to, żeby dokładnie obserwować, co się będzie działo na 4,62, 4,63, no bo to jest tutaj w chwili kluczowa przestrzeń. USD-PLN, no bynajmniej nie inaczej, czyli też mamy silne wzrosty, notowania przemały 4,25, no i daleko jest do 4,50, a to jest strefa, która jest tutaj jedna z bliższych, jeżeli chodzi o te wyższe interwały. Ja już to pokazuję na wykresie tygodniowym, więc w tej chwili 4,25 ma szansę stać się wsparciem po to, żeby wypychać notowania tego instrumentu na wyższe wartości. Czekamy cierpliwie, jeżeli cena spadnie poniżej 4,25, no to oczywiście będziemy mogli mówić o znacznie głębszej korekcie. Wskaźnik Bollingera wskazuje, że 4,15 w tej chwili to jest taki obszar, który należałoby wziąć pod uwagę. To jest środkowa linia z tych trzech, które tworzą ten trendowy wskaźnik. To, co na pewno istotne jest z perspektywy tych czterech instrumentów, to jest zmienność. Zwracam uwagę, że ona ma szansę się utrzymać zarówno wzrostowo, jak i spadkowo, no bo kiedy pojawiają się silne ruchy wzrostowe, to one też później są silnie korygowane. Więc to na pewno przy zarządzaniu pozycją trzeba mocno uwzględnić i mocno pilnować. Dolar kanadyjski dotarł do ograniczenia górnego w postaci oporu, czyli 1,6650. Mamy tutaj piątkowe zamknięcie w tym obszarze lekko poniżej, czarna świeca stoi obok białej. Dzisiejsze otwarcie niżej, więc kto wie, czy nie pójdziemy tą ścieżką, kiedy tworzyły się szczyty z końca kwietnia, czy też z końca maja. Tym samym też trzeba będzie zerknąć gdzieś tam mocniej na południe. Tym samym też właśnie tutaj taką linię pozwolę sobie położyć, bo ona jest oczywiście troszeczkę za długa, bo odbicie od żółtej strefy w pierwszej kolejności ja ograniczę do 1,35, dopiero później sięgnę po niższe poziomy dla tego instrumentu. Wysokie wartości wskaźnika RSI, to podkreślam, bo ten dolar naprawdę bardzo dużo urósł i to niesie za sobą właśnie określone konsekwencje, między innymi to, że spoglądamy na te wysokie wartości tego wskaźnika. To zwykle jest zapowiedź przynajmniej korekty albo chwilowego odpoczynku w ramach danego trendu, a ten chwilowy odpoczynek oczywiście może być liczony w kilku figurach nawet. Czemu by nie? Bo to zależy oczywiście od skali, którą analizujemy, skali czy też interwału. Temat surowcowy. Rozpoczynamy tradycyjnie od ropy, która drożeje. Rafał w piątek na podsumowaniu tygodni dość mocno
eksponował temat związany z podażą, nie popytem, ale podażą, no bo to wydobycie, jeżeli jest ograniczane, oczywiście bardzo mocno wpływa na wzrosty cen tego surowca. No i to powoli widać. Przełamanie 83, 85 i tak naprawdę powoli zabierane mi są argumenty, żeby w ogóle mówić o tej konsolidacji, która do niedawna miała miejsce, więc tutaj już mam narysowane linie skierowane do góry, poprowadzone po dołkach. No i przestrzeń, którą brałbym pod uwagę jako potencjalne zasięgi, to jest nawet 93 dolary za baryłkę w przypadku ropy WTI, no bo tutaj mieliśmy historyczne ograniczenie. Ono oczywiście nie musi być jakoś szczególnie trwałe pod względem funkcjonowania, ale o tym przekonamy się dopiero, jeżeli cena tam dotrze i pytanie, kiedy tam dotrze. To już jest o wiele trudniejszy element analizy wykresów. Słabością popytu na pewno będzie zejście poniżej 85-83 dolary za baryłkę. To by świadczyło, że wracamy do tego układu wielotygodniowej konsolidacji. W przypadku ropy Brent taką słabością oczywiście byłoby cofnięcie poniżej 87. W tej chwili cena w miarę, no chciałem powiedzieć stabilnie, ale no to tak naprawdę chodzi o to, że od kilku dni przebywa powyżej tego dawnego oporu. Ja już będę nazywał go wsparciem, no bo ta czerwona strefa pełniła dwie funkcje w przeszłości. Albo tam mieliśmy dołki, albo szczyty, więc skoro notowania przełamały się i białe świece wyszły powyżej, no to testowanie go od góry sprawia, że musimy nadać mu nomenklaturę wsparcia. Wsparcie w trendzie wzrostowym oczywiście zwiększa szanse pojawienia się białych świec. Te nawet mogą dotrzeć w okolice 98 dolarów za baryłkę tego surowca. Złoto. Na razie mamy wyhamowanie, jeżeli chodzi o przecenę. Przypomnę, że notowania odbiły się od 1955-1960. Utrzymują się w tendencji spadkowej, ale nie mamy nowego jeszcze dołka 1900. Jednym słowem, nie mamy nowych informacji strukturalnych, ponieważ ostatni dołek z 18 sierpnia to jest punkt odniesienia dla nas istotny i szczyt 1950 mniej więcej 5, który powstał na początku tego miesiąca. To są dwa ważne punkty odniesienia, a ponieważ kolejne świece są pomiędzy nimi, więc nie zdziwię się, że tutaj coś się nam zacznie tworzyć na kształt albo ruchu bocznego pomiędzy żółtym a zielonym obszarem, albo zgodnie z linią niższych szczytów, niższych dołków, no będziemy albo powinniśmy być świadkami próby przełamania 1900 i zrobienia nowego impulsu spadkowego. Ten scenariusz bardziej by mi pasował, patrząc i znając historię notowań złota z przeszłości, no ale na razie mamy od dobrych dwóch, trzech sesji wyhamowanie w okolicach 1925. Pytanie, z czego to wynika, skąd się wziął tutaj ten popyt i czemu podaż na to pozwala. Dzisiaj sięgnąłem też po cukier, który wystrzelił znowu w okolice 26,70. Tu mieliśmy ostatnie szczyty z maja, kwietnia i maja tego roku. Widać, że pojawiają się czarne świece w tym obszarze. To nie jest oczywiście jeszcze znak do tego, żeby spoglądać gdzieś tam mocno na południe, ale na pewno walka trwa o to, żeby nowy szczyt się nie pojawił. Wzrosty były dość silne i to widać też na wskaźniku RSI po przełamaniu 24,50 tak naprawdę jednym ciurkiem, właściwie po odbiciu od 23 to mamy bardzo silny i długi impuls, więc może się okazać, że jeżeli nie uda się zdobyć nowych terytoriów, czyli wyjść powyżej 26,75, to cena będzie chciała wrócić do 24,50 i tutaj zweryfikować, czy są jeszcze chętni na zakupy tego towaru. Szybkie spojrzenie na miedź, bo tutaj mam swoją koncepcję i utrzymuję cały czas stanowisko, szczególnie na wyższych interwałach, że odbicie od 8700 i traktowanie tego jako oporu powinno nam przynosić próbę zrobienia nowego dołka. Słabo to idzie podaży, bo 8150 jest pilnowane dość mocno, ale cały ubiegły tydzień jest koloru czarnego, więc kto wie, czy nie będzie tutaj powtórki z historii i nie będzie jakiejś próby właśnie przełamania tego niebieskiego wsparcia. No zobaczymy, ogólnie miedź jest dość droga. No to już wiele razy wspominałem, tak, wystarczy spojrzeć na te wysokie interwały. To jest miesięczne, czyli widzimy dwie dekady do tyłu, bo notowania sięgają 2003
2004 roku, no to widać, że z przestrzeni w okresach 8700, 9800 pojawiały się bardzo szybkie i gwałtowne tąpnięcia w przeszłości. Ostatnie takie tąpnięcie było już w momencie, kiedy pojawiły się nowe wyższe szczyty, czyli 10750 i wtedy do 7200. Także zobaczymy. Na razie tak czy tak jesteśmy raczej w górnej zakresie amplitudy wahań dla tego instrumentu. Indeksy. D30 nie daje nam jednoznacznych rozstrzygnięć, co dalej. No to co wiemy, pojawił się dolny cień w okolicach 15700. To jest oczywiście piątkowe kwotowania. Dzisiejsza sesja rozpoczyna się powyżej, czyli nadal tkwimy wewnątrz struktury trójkąta. Ja rysowałem ostatnio trzy fale, oznaczyłem trzy fale literami ABC, więc one powinny przynosić nam tworzenie nowego dołka. No, zdaję sobie sprawę, że to jest struktura wewnątrz trójkąta rozszerzającego się, a w trójkącie rozszerzającym może dziać się wiele dziwnych rzeczy. I takowe chyba się tu dzieją, czyli nadal brakuje jakichś szczególnych rozstrzygnięć, widać tą przeciągającą się konsolidację. No i to, co chyba jest tutaj szczególne podkreślenia, to jest to cały czas 15700, które dość mocno jest akcentowane jako wsparcie, to lepiej widać właśnie na wykresie tygodniowym. Odważniej na północ będzie można spojrzeć, kiedy cena wyjdzie powyżej 16 tysięcy, ale tutaj też mamy ograniczenia, później 16,350 i potem górne ograniczenie, czyli po formacji trójkąta, czyli czerwona linia poprowadzona po szczytach. Stany Zjednoczone, Nasdaq. Trzyfalowe podejście pod 15 500 i zatrzymanie w tym miejscu. No, ja rysowałem tutaj już formację głowy z ramionami, gdzie prawe ramię jest mniej więcej na tym samym poziomie co lewe. Daleko oczywiście do weryfikacji tego, no bo musi być przełamana linia szyi, czyli ta poprowadzona po dołkach koloru niebieskiego. Wcześniej mamy geometryczną równość 14,580. Tam jeszcze jest parę innych ciekawych poziomów jak 15,200, które no tak długo jak cena jest powyżej, to ja złego słowa o Nasdaqu powiedzieć nie mogę, no bo to był dawny opór, a cena jest powyżej. Więc z oporu nici, przynajmniej na chwilę obecną, i nawet ten potencjalny układ tutaj RGR-a nie pomoże na to. Kiedy cena zejdzie poniżej 15200, to myślę, że wtedy realniejszym okiem będzie można spojrzeć w stronę realizacji scenariusza z tej potencjalnej formacji głowy z ramionami. Tu używam trybu potencjalny, bo oczywiście ona ładnie wygląda na wykresie, ale to, czy zostanie zrealizowana, to jest zupełnie inna historia, bo może się okazać, że byki będą na tyle silne, że za chwilę zrobią nam nowy szczyt. W końcu geometryczna równość, czyli linia Vesto, do tego też powinna zmobilizować tą siłę rynkową. US30, formalnie mamy utrzymanie tendencji wzrostowej, czyli linii poprowadzonej po dołkach, 34700, lokalny opór, po jego przełamaniu tam będzie 35200. No mamy masę tutaj tych problemów związanych z tymi liniami z przeszłości. Ten wykres, no nie powiem, że jest w silnym trendzie, bo byłoby to raczej nadużycie, że wystarczy spojrzeć na wykres, że do nowego szczytu jeszcze daleko, a notowania zmagają się co chwilę i co i rusz z kolejnymi ograniczeniami. W tej chwili 35200 to jest takie ograniczenie. Była oczywiście możliwość, żeby pojawił się nowy szczyt. To była kwestia końcówki lipca, zmarnowana okazja przez byki. Notowania się cofnęły i utrzymują się poniżej tej żółtej strefy. No i w tej chwili mamy pomarańczy niebieski kolor, który gdzieś tutaj z nami funkcjonują. Ja zaczynam tutaj dość mocno drobić w tych poziomach, ale to jest efekt tego też, że i zmienność jest w ostatnim czasie mniejsza. Jednym słowem, po prostu nie mamy nowych punktów odniesienia, do których możemy się zaczepić, stąd też musimy czerpać wiedzę, jeżeli chcemy oczywiście analizować, bo zawsze jest taki wariant, że można przecież dany instrument zostawić na kilka dni czy też tygodni i poczekać, aż się pojawi ruch kierunkowy, czy też impuls wzrostowy, czy spadkowy, który narzuci nam perspektywę i dołączyć się w późniejszym etapie danej struktury. S&P 500, 4550 podaż się pojawiła i miała prawo. Sięgam tutaj do szczytów, o których już wiele razy mówiłem, to jest ta zielona strefa. Nie przenosi się to na razie na pojawienie się nowych dołków.
więc nic nowego też nie powiemy, jeżeli chodzi o wsparcie 4400, no i te dwie ceny są kluczowe. Wariant wzrostowy, tak, tak długo jak cena jest powyżej 4400, według mnie powinien być traktowany pierwszoplanowo. Jeżeli zostanie przełamane wsparcie, no to wtedy to niebieskie wsparcie, to wtedy będziemy tworzyć coraz więcej scenariuszy spadkowych, a te wzrostowe gdzieś trzeba będzie chwilowo odłożyć na półkę. WIG20 przełamał 2000. Według mnie to słabo, bo oczywiście mamy już jedną z większych fal spadkowych z ostatniego czasu. Trudno je porównywać z tymi korektami, które w tej chwili usuwam, które miały 140 punktów. 1860 według mnie, no może 1900, to jest najbliższe możliwe wsparcie, ale to i tak nie zmieni tej charakterystyki wykresu, gdzie świece koloru czarnego są w przewadze. No i tak długo jak tego typu sytuacja się utrzyma, no to próżno tutaj szukać jakiejś nadziei na większe wzrosty. Do tego potrzebowalibyśmy dwóch warunków. Albo odbicia odważnego wsparcia, czyli tutaj mówimy o 1860, albo przełamania najbliższego ograniczenia, czyli oporu 2000 punktów, czyli cena musiałaby wyjść powyżej 2000 punktów i wtedy przychylniejszym okiem można było spojrzeć na północ. Na razie wygląda to nieciekawie. A ci z Państwa, którzy używają wskaźnika Bollingera, to zwracam uwagę, że od początku sierpnia właściwie wszystkie świece są w dolnej połowie tego wskaźnika, a on sam skierowany jest do dołu na wykresie dziennym. Więc to też jest ważna informacja. To już żeśmy raz przerabiali, kiedy tworzyła się korekta wyższego rzędu, czyli mówimy o okresie od stycznia, nawet tak, od stycznia 2023 do końca marca 2023. Więc ewidentnie idziemy chyba właśnie tą ścieżką. Zobaczymy zresztą, czy za chwilę nie będziemy porównywać tych swingów spadkowych, bo będziemy mieli oczywiście ku temu podstawy, ja już to zrobię. No i ładnie wychodzi nam 1860, pokrywa się z linią równości tych swingów spadkowych. Tutaj linia FS100 1852, więc no jak widać, geometria też czasem ma coś wspólnego z poziomymi kreskami, jedno z drugim, kiedy się zazębia, warto o tym wspominać. Dobrze, tradycyjnie na koniec notka prawna. Ja serdecznie dziękuję, zapraszam Państwa na inne nasze opracowania. Realizujemy tych materiałów dość sporo, czy to wideo, czy pisane. One wszystkie dostępne są na naszych kanałach informacyjnych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.